Witajcie w piątym odcinku Zagrajmy w Ratchet Gladiator i dzisiaj zabieramy się za planetę Torval. Subject 135. Choose one of the following items. A Courtney Gears musical lunchbox, a talking secret agent Clank bobblehead, or this super cool Ace hardline action figure with kung fu grip. Wow. Ouch! Hey, what's a big idea? Subject 136. Choose one of... Oh, Courtney Gears! Ouch! Hey! Subject 137. Wouldn't you like to play with an Ace Hardline action figure? All the cool kids are doing it. Yeah, whatever. That guy's a tool. Yeah. So if Ace is, a tool, whose action figure would you rather have? Huh? I don't know. Maybe that Lombax guy who smoked Reactor. He was like, who you thought is on the wall? It's all! Who you thought? Ow! Mom! Subject 138. Chyba nie muszę tutaj zbytnio za wiele komentować. Po prostu był to swoisty eksperyment odnośnie sprzedaży zabawek Ace'a Hardlida. W ogóle to Vox i Ace są upośledzeni. I to dosłownie. Bo zamiast zrobić jakąś dobrą kampanię, która zachęci ludzi do kupowania ich zabawek, to oni wolą zmuszać ludzi do tego. I to jest jakby troszeczkę takie dziwne, bo sami zresztą widzicie, że jednak te dzieciaki i ogólnie ludzie wolą kupywać zabawki związane z Ratchetem i Clankiem niż, a raczej bardziej z Ratchetem, a nie z Ace'em Hardlidem. I jak zauważyliście, wyciąłem wam praktycznie drogę do planety Torval. W sensie nie było tej pokazówki, gdzie statek jakby doleciał na miejsce, bo stwierdziłem, że po prostu po co mam to pokazywać, skoro to i tak jakby nie wyróżnia się jakoś super od siebie, tylko po prostu ej, statek leci na planetę Torval lub na jakąś inną planetę i tyle. Tutaj przed chwilą mieliśmy upgrade Fusion Rifle, czyli naszych snajperek na level 6. Tak więc jesteśmy coraz bliżej do kompletnego upgrade'u, takiego już finalnego, gdzie już nie będzie można nic dalej upgrade'ować. Ale dobra, co mogę powiedzieć o planecie Torval, jak ja ją jakby wtedy nagrywałem, czyli dokładnie 2 maja. Powiem wam szczerze, że jak nagrywałem planetę Torval, to miałem jeden ciekawy glitch, którego wyciąłem, ponieważ tą sekcję, którą teraz widzicie, zrobiłem dopiero za bodajże drugim razem. Otóż ciekawy glitch nastąpił, mianowicie właśnie widzicie tutaj te takie ścianki, te po lewej stronie takie, wiecie, niebieskie w sumie, to jakimś dziwnym cudem Ratchet wszedł mi w tą ścianę. Bo to było na zasadzie takiej, że to działko, które tutaj teraz właśnie zostało zniszczone przy pomocy moich dwóch pomagierów, ono mnie jakoś tak dziwnie pchało do tyłu, bo dostałem oczywiście, jak to się nazywa po polsku teraz, widzicie, kurde, nawet podstawowych słów brakuje w moim let's playu. To było bodajże, nie powiedziałbym, że kamehameha, ale bardzo tak, no w dużym skrócie po prostu otrzymałem tyle ataków, że Ratchet wszedł po prostu w out of bounds i wyleciał, przez co zginął. I nie wiem, czy to się często zdarza, czy tylko mi się to oczywiście zdarzyło. Aczkolwiek z tego, co słyszałem, wersja HD Ratcheta Gladiator właśnie ma takie bugi, ma takie błędy i Ratchet często wypada poza planetę lub poza daną jakąś tam sekcję, przez co no łatwo można zginąć, łatwo można się zdenerwować i potem trzeba jakby powtarzać prawie że całą drogę, no chyba że planeta jakaś tam miała checkpoint. Chociaż nie mogę tutaj narzekać na checkpointy, bo checkpointy są w miarę częste w tej gierce. Tutaj oczywiście przyspieszyłem wam wyścig, który polega na tym, że musimy po prostu zdobyć 12 punktów. Raczej 12 pojazdów musimy unicestwić, no ale za to mamy punkty, więc powiedzmy, że 12 punktów. I stwierdziłem, że wam to przyspieszę, dlatego że cały wyścig polega na tym, że musimy wokół, że tak powiem, tego oto miejsca podróżować z punktu A do punktu B. I widzicie, teraz w tą niedzielę dostaliście Ratcheta Gladiator. Być może w przyszłą niedzielę dostaniecie kolejne 2 odcinki, bądź też i nawet 3 z The Last of Us. Ponieważ tak, to, że The Last of Us również zacząłem, nie oznacza, że będę zapominał.
Ora trzecie Gladiator. Chyba, że The Last of Us sobie przesunę jakoś w tygodniu, to wtedy będę miał więcej czasu i może szybciej nawet skończę The Last of Us, kto wie. Ale dzisiaj, zgodnie z planem, macie Ratcheta Gladiator. Ale tak, poza tym bugiem, błędem z Out of Bounds w tej oto planecie, to szczerze powiedziawszy nic szczególnego się jako tako nie wydarzyło. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, a uwierzcie mi, z moją pamięcią ostatnio, w zasadzie to od tego roku jest o tyle problem, że często mam takie dni, że zapominam to, co robiłem przykładowo dwa dni temu, a czasami po prostu mam taką pamięć zarąbistą, że jestem w stanie tobie lub komuś innemu powiedzieć: ej, pamiętam to, co robiłem 5 lat temu, o tej godzinie i tak dalej. No ale to zadanie, jak widzicie, polega na tym, że musimy po prostu za pomocą naszych dwóch pomagierów oczyścić teren i dostać się do gwiazdki, która jest tam oznaczona, i przy okazji uważać na hordę przeciwników, dlatego że w tej oto sekcji jest dosyć ich sporo i czasami oni wyskakują z najmniej oczekiwanych, powiedzmy sobie szczerze, miejscówek. A jak już na ciebie horda wyskoczy, że będzie multum wrogów, to już nie ma, że tak powiem, to już praktycznie po zabawie masz. Już możesz jakby liczyć się z tym, że zginiesz zaraz. No i co jakiś czas oczywiście będziemy tutaj dostawali upgrade nanoteku, czyli naszego oto życia. Z tego co pamiętam, grę skończyłem z 55 żyćmi? 55 albo 60, coś takiego? Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej praktycznie końca, bo teraz nam zostały już raptem 3 planety. Nie, jeszcze Vindicator Tournament i wtedy będą 3 planety. I potem Ghost Station. I po Ratchetie Gladiator, zgodnie z obietnicą, lecimy z maratonem Sly'a, którego tak szczerze myślę, czy by czasem nie podzielić na dwa maratony. O, i Fusion Rifle na 7 level, proszę bardzo. A co mam na myśli, mówiąc dwa maratony? Mam na myśli to, że przykładowo byłby mini maraton od jedynki do dwójki i później maraton od trójki do czwórki, bo Sly jakby ma tylko 4 gry i żadnych innych. A wiecie, wersji na PS2 nie będziemy robić, no bo skoro mamy wersję HD, to po co mam robić wersję PS2? To nie ma sensu w sumie, tak samo jak wersji na PS Vita nie będziemy robić, no bo to jest to samo, tylko że na PS Vita, nic więcej. I tyle w zasadzie. Tutaj z tego co widzę, będziemy musieli dostać się do posągu Ace'a Hardlida, albo będziemy musieli go zniszczyć. Szczerze to nie pamiętam. Niestety tutaj nie jestem w stanie wam za bardzo powiedzieć, dlatego że ja mam dosyć zamazany podgląd, dlatego że tak jak już niejednokrotnie wam wspominałem w tej serii, komentuję serię na ustawieniach Draft Auto. Ponieważ gdybym na Full Auto, albo na Full... albo przepraszam, nie na Full Auto, tylko na Best Full, to prawdopodobnie Vegas mógłby się gdzieś po drodze skraszować, bo czasami tak jest niestety. Musimy zwracać uwagę na to, że to jednak jest program, który wbrew pozorom ma swoje problemy. I kurczę pieczone, mogłem pomyśleć o tym, żeby to nagranie, wiecie, zrenderować, wrzucić na YouTube'a i mogłem na jakiś Watch Together sobie puścić i tak komentować, bo w sumie tak byłoby o wiele łatwiej niż psuć sobie na własne życzenie jakość. Kurde, nie pomyślałem, widzicie? Jakich to rzeczy mogę się nauczyć w trakcie komentowania Let's Play'a w postprodukcji. Dlatego myślę, że będę co jakiś czas też robił Let's Play'e w postprodukcji, dlatego że po prostu jest to też fajna opcja i można sobie też na różne takie luźniejsze tematy pogadać. No bo wiem, mógłbym tu teraz wam powiedzieć, że ej, patrzcie co robimy, mamy tutaj timer, musimy szybko tutaj wszystkich unicestwić, inaczej BUM! Będzie przesrane. Mogłem wam o tym wspomnieć, oczywiście, że mogłem. Ale myślę, że sami byście się domyślili, że ten timer oznaczał to, że posąg Ace'a Hardlida zostanie zaraz zmiecony z powierzchni ziemi. I tutaj jakaś... Nie, to rakieta, przepraszam, to rakieta poleciała sobie w górę. Swoją drogą, bardzo ładnie prezentuje się planeta Torval. I tak jakoś podoba mi się jej również... Jakby to powiedzieć, tło tego poziomu, tak jakby to był, wiecie, późny wieczór. No ale udało nam się zdobyć gold medal i mamy jedną opcjonalną misję, którą oczywiście zrobimy. A polega ona na tym, że po prostu musimy wszystkich wybić. Wow, naprawdę, kurde, coś mega odkrywczego, nie żeby coś. Nie, ale tak na serio, musimy po prostu wybić tutaj przez 4 rundy przeciwników i tyle. I opcjonalna misja zaliczona. Dlatego stwierdziłem, że one też będą przyspieszone, bo... Nic szczególnego się tutaj nie dzieje, poza tym, że po prostu musimy wybić przeciwników i tyle.
Ale dobre jest to, że są te opcjonalne misje, dlatego że mamy śrubki do zdobycia. A wiecie, śrubki to rzecz jasna i ważna przede wszystkim. Przynajmniej ja tak uważam. I tyle. Last week we saw the spectacular deaths of leading contestants Agent Bizarro, Plasma Woman and Orange Comet. Now the low-seeded Lombax known as Ratchet has surged to the top of the Dread Zone rankings. Frankly, I can't believe the little furball made it this far, Juanita. He is a scrappy sucker, huh, isn't he? He certainly is, Dallas. He's also a threat to children, endangered species and common decency. Well, kids and dolphins and whatnot will be able to breathe a little easier once Ratchet has been cut down to size by the Eviscerator in this week's Exterminator Smackdown! No opponent has survived even 60 seconds against his razor-sharp titanium blades. I'll bet he doesn't have any trouble getting a close shave, Juanita. You get it? Shut up, Dallas. You're not that funny. Well, since you asked, I have 16 terabits of tri-directional asynchronous bandwidth on my core CPU. Ooh, that is a lot of throughput. Oh, well, I... Hey, Clank. I will call you right back. Who was that? Oh, nobody, really. Was that the tech droid you were talking about? Hey, did you get those blueprints? Yes. Oh, yeah, you the man! But I have learned that many other heroes are imprisoned at this facility. We must help them, Ratchet. Well, sure, but how? I have noticed that the security monitors tend to go inactive when there is a big arena matchup. So if I fight one of the exterminators in the arena, it'll buy you some time, huh? It is dangerous, but it is the only way. No sweat. Those guys are toast. Więc nasza dwójka redaktorów wspomniała o tym, że nasz ranking bohaterstwa się podwyższył, co jest oczywiście dobre, aczkolwiek to też będzie udowadniało i będzie nas przygotowywało na walkę z trudniejszymi przeciwnikami. Bo w końcu wiecie, po poziomie beginner zaczynamy poziom medium, czyli od takiego super początkującego na trochę wyższą sferę. I tyle. Naszym przeciwnikiem będzie tutaj The Eviscerator, tak jakoś on się nazywał, przynajmniej tak mi się wydaje. I ciekawostka, jest to jedyny boss, który nie mówi, praktycznie nie odzywa się do nas. Tak jak pozostali bossowie i Ace Hardlight oczywiście. No i również dowiedzieliśmy się, że teraz jesteśmy Dowiedzieliśmy się również, że w trakcie, kiedy Ratchet wypluwał flaki na arenach, to Clank gadał sobie ze swoją dziewczyną. I co jest dosyć zastanawiające i ciekawe, to to, że... Albo wiecie co? Zaraz wam to wytłumaczę. Dosłownie za chwilkę. Tylko muszę na spokojnie zebrać myśli. A, dobra. To jeszcze nie ma pokazówki, bo musiałem sobie tutaj przypomnieć co i jak. Więc w momencie, kiedy Ratchet sobie wypluwał flaki na arenach, to Clank sobie gadał z jego dziewczyną, co nie? W sensie z dziewczyną Clanka. I ważna sprawa. W momencie, kiedy my walczymy na arenach, to kamery z jakiegoś dziwnego powodu się wyłączają. Jest to bliżej mi nieznany powód, co jest dosyć ciekawe i zastanawiające, dlaczego te kamery się wyłączają, no bo jakiś powód musi być. No i oczywiście tutaj zadanko będzie polegało na tym, że będziemy musieli wybić przeciwników. Nic szczególnego, poza tym, że timer nam na dole leci i musimy to zrobić bodajże przed upływem czasu, albo w trakcie, kiedy czas już upłynie, to wtedy challenge się, że tak powiem, kończy. Coś takiego. Zresztą zaraz zobaczymy, czy w momencie, kiedy wybiję tych przeciwników, to czas się skończy, czy po prostu to jest na zasadzie takiej, że wiecie. Ale z tego, co widzę, to chodziło o czas tutaj. Welcome to the matchup of a lifetime, Dread Zone fans. Our challenger, known for his exploits in organized crime, his dabbling in the occult, and his hatred of sunshine, puppies, and chocolate, here's Ratchet. His opponent is a master of disembowelment and a fantastic chef. Ladies and gentlemen, the Eviscerator! Dallas, I predict this match is going to be very quick and very bloody. I almost feel sorry for little Ratchet. She didn't mean that, folks. Więc dobra, zaczynamy walkę z The Eviscerator'em i powiem wam szczerze, że ten boss jest nawet prosty, chociaż mi się go udało zaliczyć za drugim razem, dlatego że
Nie byłem za bardzo na niego na początku przygotowany, bo za bardzo chciałem rushować, co spowodowało oczywiście, że zginąłem. Aczkolwiek taktyka na tego bossa jest taka, że musicie po prostu na zmianę używać trzech broni. Czyli Fusion Rifle i pozostałe dwie. Dual Vipers chociażby. No. Wiecie, o co mi chodzi w każdym razie. Sorry, że się tak ten zamyśliłem, ale po prostu tak jakoś, kurde, chciałem coś jeszcze dopowiedzieć, ale kurde, nie wiem co. I nie, to nie było powiedzenie odnośnie trzeciej broni, dlatego że chciałem coś teraz jeszcze zupełnie innego poruszyć. Swoją drogą, muzyka w tej walce jest spoko, aczkolwiek nie wiem, czy wy będziecie ją słyszeć, dlatego że grę mam podgłośnioną na maksa, czyli tam wszystkie rzeczy mam, pokroju, wiecie, efekty dźwiękowe, muzyka i dialogi, tak więc może być to ciężko słyszalne, dlatego że to wszystko będzie na siebie nachodziło. Miałem od czasu do czasu wrażenie, jakby przeciwnicy, którzy się tutaj spawnią, byli troszeczkę silniejsi niż zazwyczaj, aczkolwiek to może być moje też mylne takie złudzenie optyczne w sumie, jeżeli to dobrze wytłumaczyłem. No i zaraz, jak widzicie, kurde, The Ace V-Rator zostanie pokonany, już ma kapkę zdrowia dosłownie, już za wiele nie zostało mu, tak na dobrą sprawę. Fusion Rifle go, kurde, wykończyło i w taki oto sposób ukończyliśmy to, co w zasadzie robiliśmy. I teraz odblokowaliśmy kolejne planety, które na nas będą czekać. Yay! Make way for our new Vindicator! Hey Al, I got here as soon as I could. Silence! Can't you see I'm trying to concentrate? What are you doing? Clank, are you sure this is safe? It is an acceptable risk. Shh! I just need to close one more circuit. Al, you're a genius! You did it! I know. No! Looks like somebody broke the rules. Put it back on. You're dead, Ace. Ooh, that's good. I like that spirit. But save it for the arena. This never should have happened. It's all my fault. No, Ratchet. Ace Heartlight did this, and Gleeman Vox gave the order. They made a mistake bringing us here, Clank. Now they're gonna pay for it. Exactly. Więc w dużym skrócie, była szansa na zdjęcie naszej niku z naszej głowy. W momencie, kiedy byliśmy już blisko od ściągnięcia, to Ace zastrzelił Ala, przez co został on wysłany do szpitala. Niestety, Gleeman Vox i Ace Heartlight przejrzeli nasz chytry plan, bo chcieliśmy uciec stąd, ale okazało się, że jednak stąd nie uciekniemy i teraz będziemy musieli walczyć o nasze losy. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że w sposób informatywny i ciekawy prowadzę Let's Play. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta Gladiator i nie tylko. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia, również odwiedzić moją grupę na fejsie i na Discordzie, linki są pozostawione w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta Gladiator i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!